Wyniki trzeciej, a zarazem ostatniej tegorocznej ligowej rundy eliminacyjnej halowych mistrzostw Polski w hokeju na trawie sezon 2022-2023 rozgrywanej 17 grudnia 2022 roku. Po tej rundzie trzy zespoły mają identyczną ilość punktów meczowych, a o ich miejscu w tabeli decyduje lepszy bilans bramkowy. Zapraszam! Pomorzanin Toruń pokonał AZS Politechnikę Poznańską 9-6, a tym samym 3 punkty pozostały w Toruniu. Bramki w tym spotkaniu zdobyli dla AZS-u Politechniki Poznańskiej Robert Pawlak 3, Mateusz Stotko, Jakub Hołosyniuk i Marcin Michniak po jednej, dla toruńskiego pomorzanina Wojciech Rutkowski 5, Michał Makowski 3 i Sebastian Selner 1 bramkę. Przed własną publicznością ostatnia drużyna rozgrywek Start 1954 Gniezno podejmował Grunwald Poznań. Drużyna Startu była tylko cieniem poznańskiej drużyny. Grunwald pokazał, iż nie na darmo broni tytułu mistrzowskiego. Ten wynik to nokaut dla Startu. Grunwald 14, Start 3. Bramki dla Grunwaldu Poznań zdobyli Łukasz Kosmaczewski 7, Szymon Hutek, Mikołaj Gumny i Waldemar Rataj po dwie bramki, Łukasz Kurowski zdobył jedną bramkę. Dla Startu 1954 Gniezno Jakub Dąbrowski, Jan Wysołowski i Damian Szymański zdobyli po jednej bramce. W tym spotkaniu drużyny goniły wynik, a prowadzeniem nie cieszyła się zbyt długo żadna z drużyn. Wyrównująca bramka padła na 59 sekund przed zakończeniem meczu. AZS AWF Poznań, LKS Rogowo 6-6. Bramki dla LKS-u Rogowo zdobyli Mateusz Hulbuj 5, Adrian Krokosz 1 bramkę. Dla AZS-u AWF-u Poznań Mateusz Wiśniewski 4, Mateusz Mazany 2. I spotkanie, o którym pisałem, iż temperatura wrzenia na boisku i trybunach to nie 100, a 2000 stopni. Wystarczy powiedzieć, iż sędziowie pokazali 9 kartek, 5 zielonych i 4 żółte. Tę wojnę nerwów lepiej wytrzymał zespół Steli Gniezno, wygrywając z LKS-em Gąsawa 7-6. Bramki dla LKS-u zdobyli Jakub Janicki 3, Jerzy Wiśniewski, Paweł Antoniewicz i Albert Wrzesiński po jednej bramce, dla Steli Gniezno Marcin Lewartowski 4, Hubert Grotowski 2 i Artur Mikuła 1. A tak przedstawia się tabela ligowa, której przewodzi Grunwald Poznań. Zamyka ją Start 1954 Gniezno. Także pierwsza liga rozegrała swój pierwszy turniej. Drużyny występujące w tych rozgrywkach podzielone są na grupy A – Wielkopolską i B – Śląską. A oto wyniki grupy A. Warta Poznań, Rustiko Bałagany Łubianka 11-2, Lipno Stęszew, Warta Poznań druga 4-5, Warta Poznań druga, Rustiko Bałagany Łubianka 3-3, Warta Poznań, Lipno Stęszew 5-3. Po pierwszym turnieju tabeli przewodzi Warta Poznań. A oto wyniki grupy B. HKS Siemianowiczanka, UKS Ósemka Tarnowskie Góry 4-1, Lux Jedynka Miasteczko Śląskie, Polonia Skierniewice 7-1, Polonia Skierniewice UKS Ósemka Tarnowskie Góry 4-5, HKS Siemianowiczanka, Lux Jedynka Miasteczko Śląskie 4-5. Tabeli przewodzi Lux Jedynka Miasteczko Śląskie. Następna runda rozgrywek Super, jak i pierwszej ligi już w nowym 2023 roku. Ja tradycyjnie namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.